la 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 la. O, cześć dzieciaki, witam was serdecznie. O, dzisiaj jest mój wielki dzień, ponieważ będę startowała w wielkim pokazie modelek. Właśnie tak, będę najpiękniejszą modelką na świecie. O, a przynajmniej mam taką nadzieję, że będę najpiękniejsza. O, w sumie troszeczkę kilogramów przybrałam ostatnio. To jest niewiele, tak mi się wydaje. Ale czy będę faktycznie najpiękniejszą modelką? O, teraz zaczęłam się troszeczkę stresować. Będę musiała zajrzeć do szafy, co ja mam tam takiego do założenia. O, mam nadzieję, że ciuchy będą na mnie idealnie pasowały. O, a jeśli będą za małe? O nie, nawet nie chcę w ten sposób myśleć. A może zadzwonię po moją przyjaciółkę Kasię i ona pomoże mi wybrać jakieś ładne ciuszki. O, teraz zaczęłam się bardzo mocno stresować. O, biegnę do swojej szafy. No, mam nadzieję, że nie będzie tak źle, co? O, tutaj jest moja wielka, ogromna szafa. Och, jeszcze otwarta, no tak. Ja jako modelka uwielbiam się przebierać i stroić w różne ciuszki. Dlatego szafa jest otwarta. Ale zajrzyjmy bliżej do środka i sprawdźmy, czy coś tam jest w moim rozmiarze? No już widzę, moja ulubiona pomarańczowa bluzeczka, sukienka różowa, żółta bluzeczka i mała czarna. Który strój by tutaj wybrać? Och, nie mam pojęcia, tego wszystkiego jest zbyt dużo. Jeszcze mam całą walizkę wypełnioną ciuchami. Och, koniecznie muszę zadzwonić do mojej przyjaciółki. Ona też jest modelką i z pewnością świetnie mi doradzi, jakie ciuszki założyć na dzisiejszy pokaz. Halo? Cześć, witaj. O, pewnie, że tak. No, przygotowujesz się do dzisiejszego pokazu. Nie ma problemu. Za 15 minut jestem u ciebie. O, nic się nie martw. Wybierzemy coś ładnego z twojej szafy. O, super. Moja przyjaciółka już do mnie jedzie. Jestem taka podekscytowana. Ona z pewnością mi pomoże. A gdzie jest ta wielka walizka, którą sobie wczoraj spakowałam? Gdzie ona jest? Gdzieś musi być tutaj w pokoju. Tutaj jesteś! O, jesteś ogromna, no tak, ale mam bardzo dużo rzeczy na ten pokaz mody. Różne torebki, naszyjniki i inne rzeczy. Wszystko na pewno mi się przyda. No, witaj! O, jak pięknie dziś wyglądasz! O, cześć kochana! No, cieszę się, że naprawdę przyszłaś, ponieważ nie mam pojęcia, co mam założyć na ten pokaz mody. Och, o nic się nie martw. Pokaż swoją garderobę, za chwileczkę wybierzemy jakąś ładną kreację dla ciebie. O, ale ty dzisiaj ślicznie wyglądasz. Jaką masz ładną bluzeczkę z tymi bufkami, te rękawy są świetne. I białe spodenki, wyglądasz znakomicie. O, ale ty też masz przepiękną sukienkę. Ten pasek dodaje ci uroku. No to pokaż mi, gdzie masz swoją walizkę. Och, tak, 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 ona jest tutaj, zaraz wracam. Dobrze, dobrze, to ja może pójdę już z tobą. O, tutaj jest moja walizka, a w niej mnóstwo przydatnych rzeczy. Chcesz zobaczyć, co tam się znajduje w środku? W takim razie otwieram swoją walizkę. Spójrz tylko, na samym wierzchu znajduje się moja balowa sukienka. Uwielbiam ją, spójrz, jaka jest śliczna. O, i ma taki tiul, mój ulubiony, i tak się błyszczy. Wiesz, że ja kocham wszystko, co się błyszczy. Dodatkowo mam tutaj spakowany taki ładny plecaczek, turkusowy. Ostatnio mój ulubiony kolor. Są tutaj jeszcze takie słuchawki, no tablet może się przydać. I kubek do kawy też może się zawsze przydać. O, ta sukienka naprawdę jest prześliczna. Masz świetny gust, ale abym mogła ją tak naprawdę ocenić, musisz ją przymierzyć. Wskakuj w tę sukienkę. O, masz rację. No tak, muszę ją przymierzyć, zobaczyć, czy pasuje dobrze. Biorę sukienkę i pędzę ją przymierzyć. Tadam! No i jestem, ale muszę cię prosić, abyś zapięła mi z tyłu tutaj ten zameczek. Coś nie mogę go zapiąć. Nie wiem dlaczego. Czy możesz mi pomóc? Halo, halo, przyjaciółko, gdzie jesteś? O, już jestem. A, pewnie, że tak. Odwróć się, zaraz ci pomogę zapiąć ten zameczek. No, odwróć się. Okej, no. Ojejku, jak ciężko. To wcale nie jest takie łatwe. Słuchaj, czy aby na pewno ta sukienka jest dla ciebie dobra? A co? Nie jest? Nie możesz dopiąć? No tak średnio mogę dopiąć tę sukienkę, wiesz? O nie! W takim razie nie mam kreacji na dzisiejszy pokaz! Co ja zrobię? Co ja zrobię? Jestem załamana! W czym ja mam wystawić?
martw. Ja coś znajdę. Ja naprawdę coś znajdę. Poczekaj, poczekaj chwilę. O nie, o nie. I co ja mam zrobić? Przytyłam i nie mogę zmieścić się w swoją kreację. Ojej. Muszę coś natychmiast wymyśleć. Nie mogę pozwolić na to, aby moja przyjaciółka była załamana. Muszę wymyśleć jakąś kreację. Tak, wiem. Przecież ja mam całą szafę sukienek. Zaraz polecę do domu i coś fajnego przyniosę. Znalazłam dla mojej przyjaciółki idealną sukienkę. Jest taka prześliczna, no i też się błyszczy. A ona uwielbia błyskotki. To będzie idealna sukienka dla niej. I już pędzę jej ją zanieść. Jest mi tak przykro. Nie mogę zmieścić się w swoją ulubioną tiulową sukienkę. Co ja mam teraz zrobić? Mam nadzieję, że moja przyjaciółka znajdzie jakąś ładną kreację dla mnie, bo jeśli nie, to nie będę mogła dzisiaj wystąpić. Hej, hop, hop! Tu jesteś, spójrz tylko. Przyniosłam dla ciebie przepiękną kreację. Sukienkę. Jest ona troszeczkę większa i na pewno się w nią zmieścisz. O, dziękuję, moja przyjaciółko, jesteś najwspanialsza. Daj mi ją od razu, pędzę ją przymierzyć. No i musimy lecieć na pokaz, bo to już za chwilę. Oj, dobrze, dobrze, zaniosę ci ją do garderoby. To chodźmy razem. Dadam, przymierzona. O, i w tej się czuję naprawdę fantastycznie. Jak widzisz, jakby była na mnie szyta. Jest taka połyskująca i tak pięknie wygląda. Czuję się jak prawdziwa księżniczka. Dziękuję, uratowałaś mój pokaz mody. Teraz mogę wystąpić jak prawdziwa królewna. Dzieciaki, a jeśli wy również macie takie fantastyczne przyjaciółki, które pomagają wam w każdej potrzebie, to koniecznie napiszcie to w komentarzach. Pamiętajcie o lajkach, czyli łapka w górę i o subskrypcji kanału Kocham Zabawki. Dzięki, że ze mną byliście. Ja już mam kreację, więc mogę pędzić na mój pokaz mody. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!